Adrian Stawski, nowym szkoleniowcem Drutek Zbytowi. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Jakie uczucia? Bo na pewno są emocje. No są emocje. Wczoraj wieczorem zostałem powiadomiony, że mam rano wstawić się do firmy Drutex na rozmowę. Powiem szczerze, że myślałem, że może nowy trener już jest i tutaj włodarze Drutexu chcieli mi przedstawić pana trenera, z którym będę współpracował tutaj w Drutex Bytowi. No, okazało się co innego. Jestem już po rozmowach, dlatego też między innymi pewnie rozmawiamy. No i praca, praca, jeszcze raz praca. To jest dla Pana na pewno wielka szansa, ale chyba tym bardziej wielkie zadanie. No jest to wielkie zadanie. Wiem, czego się podejmuję. Żeśmy bardzo długo rozmawiali i z Rafałem Gierszewskim, i z prezesem Januszem Wyćkowskim. Wiedzą, że nie jest nasza sytuacja, nie jest łatwa w tabeli, że to jest dla mnie albo, jak to się mówi, tak, albo tak. Także, ale powiedziałem, że podejmę się wyzwania. Bardzo ciężko i długo pracuję w tym klubie. Ten klub na pewno leży mi w sercu i na pewno zasługuje na miejsce w tabeli wyżej. Nie jest tak, że ja teraz mówię nagle, że my będziemy ciężko pracować, bo pracowaliśmy bardzo ciężko cały czas. Bardzo dobrze mi się z trenerem Kafarskim współpracowało. Mamy dalej świetny kontakt i darzymy się wielkim szacunkiem, no ale życie no takie jest. No, pracowałem z trenerem Walkuszem, później z trenerem Janasem, z trenerem Kafarskim. No, trzech trenerów, uważam innych, ale bardzo dobrych. Od każdego czegoś się nauczyłem. No, spróbuję to wszystko przełożyć na zespół. No i mam nadzieję, że pójdą za tym wyniki. Podstawowy cel to bezpieczne, spokojne utrzymanie. Myśmy w sumie nie rozmawiali na jakimś takim wielkim, o jakichś wielkich celach, czy utrzymanie, czy miejsca i tak dalej. Oni wiedzą, że ja jestem ambitnym człowiekiem i oni nie muszą mi stawiać jakiegoś zadania, bo na tyle mnie znają, że wiedzą, jak ja do tego podchodzę. Będą jakieś roszady w sztabie szkoleniowym, czy pozostaje tak, jak było? No już będą, zostanie na dzień dzisiejszy trener Norko, trener bramkarzy, trener Leciak, trenera Dawida Banaczka z nami nie będzie. Dzisiaj na treningu pomogą mi trener Mateusz Śmigiel plus Artur Kalinowski. No i zobaczymy kto to na dniach, może nie jeszcze w tym tygodniu, ale w przyszłym, czy kto tutaj będzie ze mną pracował na dłużej. Rozumiem, że taka bliska sercu panu sprawa, młodzież na razie pójdzie w odstawkę. Nie. Młodzież nie. Oczywiście ja się muszę skupić teraz przede wszystkim na pierwszym zespole. W tamtym roku też pracowaliśmy w pierwszym zespole, ale też i nie zaniedbywaliśmy tej naszej młodzieży, bo prowadziliśmy treningi dla tej uzdolnionej młodzieży. Chcieliśmy im pokazać razem z trenerem Kafarskim. Wtedy jeszcze był trener Świderski i chcieliśmy pokazać naszym chłopcom, że nam zależy też na nich i dlatego takie treningi robiliśmy. Jak to często będą, no zobaczymy, jak my tutaj ta praca nas pochłonie i będzie na to czas, ale na pewno nie zostawimy ich i pracują z dobrymi trenerami. Cały czas, jak to się mówi, mamy to pod wglądem. Ale będzie pan nadal koordynatorem, czy to się zmieni? To znaczy się, no na razie na ten temat nawet żeśmy nie rozmawiali. No, rozmowa była na temat pierwszej drużyny i no, na tym się na razie skupiam. Rzeczy typu koordynatorstwo jest w naszym klubie jest poukładane. Każdy trener wie, co ma robić. Plan szkolenia napisany był już praktycznie tam rok czy półtora temu i my pracujemy cały czas tym rytmem. Plan szkolenia jest do 2018, także tutaj się nic nie zmieni. No, jak powiedziałem, mamy fajnych trenerów, którzy z pasją podchodzą do tego i tam będą pracować. Ma pan licencję UEFA A? Jak to wygląda z licencją UEFA Pro i z tymi takimi prawnymi To znaczy wymogami? się, tak. No oczywiście poszło najpierw zapytanie, czy ja będę mógł prowadzić to i tak dalej, bo mam UEFA A.
Obligatoryjnie dwa mecze to jest, nie ma żadnego problemu, tylko trzeba wystąpić, znaczy do PZPN-u trzeba wysłać wiadomość praktycznie tylko na te dwa mecze, a później składa się prośbę o wydanie licencji warunkowej do końca sezonu. Przed nami mecz w Tychach. Pierwszy mecz i od razu można powiedzieć takie spotkanie chyba o 6 punktów. No na pewno, patrząc na to, jak Tychy grają u siebie, to na pewno ciężki przeciwnik. Grają u siebie ostatnio, co prawda na wyjeździe w Grudziądzu przegrali, ale u siebie mecze dwa wygrali wysoko, bo i 3-0, 4-2 bodajże chyba z Kluczborgiem, także widać, że u siebie grają ciekawą piłkę. No, na spokojnie tutaj do następnego meczu trzeba się dobrze przygotować i w sobotę gramy. Dziękuję bardzo. No i powodzenia.